Cześć, tutaj Szymon Zajper z kwadransagitary.pl i w tej lekcji pokażę Ci prostą zagrywkę, która pomoże Ci zbudować emocje czy napięcie w Twoich solówkach i także wykorzystamy tą zagrywkę jako pretekst, żeby troszkę szerzej opowiedzieć właśnie o budowie napięcia czy emocji w solówkach. Ale najpierw przejdźmy do właśnie tej zagrywki, która była fragmentem tego, co grałem na początku tej lekcji jako demonstrację, więc przejdźmy do omówienia, jak zagrać tę zagrywkę. I ta zagrywka brzmi w ten sposób. Czyli mamy tutaj tylko trzy dźwięki tak naprawdę. Myślę, że będzie prosto się tego nauczyć. Zacznijmy od tego, że jest to oparte o pentatonikę demol. Oczywiście później możesz przesuwać w dół lub w górę gryfu do innych tonacji, innych pentatonik. Wykorzystuję tutaj ten chyba najpopularniejszy schemat na gitarze, schemat pentatoniki molowej. Gram od dźwięku D tutaj na 10 progu struny 6. No i zaczynam od pociągnięcia tego dźwięku C do dźwięku D, czyli dźwięk tutaj na 13 progu drugiej struny pociągam do dźwięku D, czyli cały ton w górę. I następnie poprzeczka pierwszym palcem na dźwięku D i dźwięku A, czyli na 10 progu pierwszej i drugiej struny. I gram najpierw pierwszą strunę i później drugą. I w kółko zapętlam te trzy dźwięki, czyli pociągnięcie, dźwięk D i dźwięk A. I to jest wszystko, jeśli chodzi o samą tą zagrywkę. Zacznę oczywiście w wolnym tempie jej się uczyć. To, co tutaj jeszcze jest, być może na czym się będziesz zastanawiał, to jest kostkowanie. Tutaj kostkuję najpierw uderzenie kostki w dół, następnie znowu uderzenie kostki w dół i później uderzenie kostki w górę. Czyli w wolnym tempie zagram bez już komentowania. Czyli mam ten ostatni dźwięk coś nie wyszedł, ale dwa uderzenia kostki pod rząd w dół i później uderzenie kostki w górę. I kiedy robię to pociągnięcie, to pomagam sobie tymi trzema palcami, pierwszym, drugim, trzecim przy tym pociągnięciu i dopiero później kładę tą poprzeczkę na tym 10 progu. No i znowu tutaj odrywam poprzeczkę, podciągam i kładę. W ten sposób tutaj gram. Na pewno jeśli nie będzie to jakieś super szybkie tempo, bez problemu to zagrasz, ale zacznij w wolnym tempie i stopniowo przyspieszaj. To jest zagrywka, którą chyba pierwszy raz słyszałem, jak Stevie Ray Vaughan grał, ale oczywiście jest dość popularna, na pewno spotkasz, słuchając różnych solówek w różnych nawet stylach, czy to blues, czy rock, czy nawet jakichś metalowych, na pewno spotkasz tą zagrywkę albo jakąś bardzo podobną jej wersję. Jeszcze na moment, kończąc, przejdźmy do tej części dotyczącej napięcia. W jaki sposób taka zagrywka może budować napięcie, czy generować jakieś emocje w solówce? Otóż takie zagrywki tego typu, czyli zawierające jakieś zapętlenie, czyli mamy kilka dźwięków, które w kółko są zapętlone i jeśli jeszcze do tego damy bendy, czy pociągnięcia, które też są dość takie pełne emocji same w sobie, no to właśnie tworzy nam się zagrywka, która dobrze pasuje w jakieś takie miejsce kulminacyjne w solówce, czyli mamy jakąś solówkę, jak mam nadzieję wiesz, solówka to nie jest po prostu zbitek jakichś niepowiązanych ze sobą zagrywek, tylko ja lubię określać to jako taką spójną muzyczną opowieść, jak powinna wyglądać solówka przynajmniej w większości 98% przypadków, zawsze się znajdą jakieś wyjątki, ale mam tu na myśli to, że ma jakiś początek, następnie się rozwija, ma to rozwinięcie, w którym to napięcie coraz bardziej idzie do góry, w końcu osiąga jakiś punkt kulminacyjny, gdzie to napięcie i te emocje są najwyższe i później mamy zakończenie, kiedy to napięcie, już schodzimy nim w dół i kończymy solówkę. I właśnie tego typu zagrywki dobrze pasują właśnie do takiego miejsca punktu kulminacyjnego, albo gdzieś tam jakieś to napięcie jest na wysokim poziomie i chcemy jeszcze jeszcze wyżej podnieść to napięcie. Inne tego typu frazy, choćby coś takiego być może kojarzysz, albo na przykład one wszystkie mają tą samą zasadę, czyli jakieś powtarzanie, jakiś motyw, który jest ciągle powtarzany szybciej lub wolniej, ale one wszystkie mają właśnie tego typu funkcje. Jak posłuchasz wielu różnych solówek, zauważysz, że często właśnie w tym miejscu, gdzie jest największe napięcie czy emocje, jest właśnie tego typu fraza. Oczywiście to nie jest jedyny sposób, żeby budować napięcie, ale jednym z wielu i w tej lekcji chciałem Ci pokazać właśnie tą prostą zagrywkę i parę słów wykorzystać jako pretekst, żeby opowiedzieć właśnie o budowaniu, generowaniu napięcia w solówce. I to jest tyle, jeśli chodzi o tą lekcję. Chciałbym, żebyś z niej wyciągnął po pierwsze całą tą zagrywkę, pamiętając, że improwizacja nie polega na takim mechanicznym odgrywaniu zagrywek, ale uczenie się zagrywek jest jak najbardziej pożyteczne. I druga rzecz, żebyś właśnie
grając solówki, improwizując, pamiętał o tym elemencie budowania napięcia. Inaczej solówka po prostu będzie pod względem napięcia tak wyglądała i będzie zwyczajnie w świecie nudna. Chcemy budować napięcie, osiągnąć jakiś punkt kulminacyjny i później je rozwiązać. I tego typu zagrywki, jak między innymi ta poznana tutaj, może Ci w tym pomóc. I na sam koniec mam ogłoszenie dla tych, którzy są stałymi widzami, czytelnikami Kwadransu dla Gitary. Mianowicie po roku prac w końcu będzie miała miejsce premiera nowego kursu. Jak mówię, jego opracowywanie, nagrywanie trwało rok. Jest to najbardziej obszerny materiał, najlepiej dopracowany, jaki do tej pory stworzyliśmy. To będzie kurs improwizacji, bardzo obszerny kurs improwizacji, który zastąpi aktualną instrukcję improwizacji. Oczywiście będę w najbliższych tygodniach dawał więcej informacji. Planowana premiera to jest początek czerwca, ale już wcześniej dam trochę więcej informacji. Tutaj chcę tylko zapowiedzieć, podzielić się tą radosną nowiną. Po tym roku siedzenia tutaj w studio, nagrywania, mogę wreszcie powiedzieć oficjalnie, że ten kurs niedługo będzie miał premierę, więc wyczekuj informacji więcej, jeśli jesteś na naszej liście e-mailowej. I także w związku z tym będziemy robili jakby zamknięcie kilku kursów, które do tej pory były dostępne. Po prostu one już były nagrywane wiele lat temu w dużo gorszej jakości, zarówno obrazu, jak i dźwięku, jak i tych materiałów dodatkowych, podkładów i tak dalej, więc będziemy kończyć ich sprzedaż. O tym też napiszę w przyszłym tygodniu, jeśli oglądasz to na bieżąco tutaj na początku maja, w majówkę. Więc na początku przyszłego tygodnia wyślę w poniedziałek więcej informacji. Będzie można te kursy jeszcze przez kilka dni kupić. Będzie też w małej, właściwie nie w takiej małej obniżce cenowej, więc wyczekuj e-maila, jeśli chcesz naszej liście e-mailowej. No a na początku czerwca będzie gotowy, już będzie premiera tej nowej instrukcji improwizacji. A teraz już dziękuję za obejrzenie tej lekcji. Poniżej w komentarzu napisz, jeśli masz jakieś pytania lub po prostu lekcja się podobała lub też nie podobała, podziel się tutaj w komentarzu, kliknij łapkę w górę, podób ten filmik na YouTubie, tutaj kliknij, żeby subskrybować kanał na YouTubie, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś i otrzymywać w ten sposób więcej nowych, darmowych lekcji. A ja dziękuję, tutaj był Szymon Zajfer z kwadransu dla gitary.pl i pamiętaj, ćwicz mądrze, niekoniecznie dużo, trzymaj się, cześć.